aktem marszałka województwa opolskiego pana Andrzeja Bułę. Z największym uśmiechem witam wszystkie dzieciaki, a także młodzież, uczestników wojewódzkiego konkursu plastycznego pod tytułem Działalność OSP w województwie opolskim. Historia i współczesność. Dzisiaj jest taki dzień wdzięczności. Wzajemnej wdzięczności niezapisanej żadnymi regułami, zasadami. Dzień wdzięczności, gdzie nikt nikomu nie stawia żadnych warunków, jak bardzo trzeba by sobie wdzięczny. Jest to dzień, kiedy my, samorządowcy różnych szczebli, chcieliśmy w sposób symboliczny podziękować wam, strażakom, za waszą gotowość i odwagę. Bardzo dziękuję wam za pielęgnowanie historii i tradycji i za to, że na waszych uroczystościach zawsze jest ceremonia. Ceremoniał, który często jest pomijany w wielu uroczystościach. A chciałbym na to zwrócić szczególną uwagę. Dlatego, że ceremoniał to duma, to powaga, to coś wyjątkowego. I w tym zabieganym naszym życiu, bombardowanym ilością mnóstwa informacji, chciałbym, abyście ten ceremoniał i ten moment powagi zawsze mieli na uwadze w tym względzie. Życzę wam dużo zdrowia, satysfakcji z tego, co robicie. Wspaniałych osób do współpracy. Zawsze otwartych drzwi, jak będziecie chcieli prosić o wsparcie. I byśmy się w dobrych nastrojach i w dobrym poczuciu spełnionej pracy i obowiązku spotkali tutaj za rok. Dziękuję bardzo. Kochane Drobne i Druhowie, dopiero co był 4 maja, troszkę spóźniono, ale wcześniej nie było okazji. Przyjmijcie z serca płynące najlepsze życzenia z okazji naszego strażackiego święta. Tyle powrotów, tyle wyjazdów. Wszystkiego co najlepsze, spokoju, urodzina, pełnienia marzeń. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować za kolejny rok wspaniałej służby dla społeczeństwa opolszczyzny. W każdej dziedzinie, gdzie tylko się pokazujecie, od trzymania straży przy Bożym Grobie do najbardziej ryzykownych akcji, do narażenia życia, tak jak piszemy na naszych strażackich sztandarach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Wielkie za to dzięki, wszystkiego co najlepsze, to forma naszego skromnego podziękowania. Szczęść wam Boże. Szanowni Państwo, mam zaszczyt poinformować, że Marszałek Województwa Opolskiego pan Andrzej Buła po wysłuchaniu opinii Kolegium Kapituły Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Opolskiego postanowił uhonorować 20 druhów. Serdecznie gratuluję tego odznaczenia i będę... Kiedyś odpoczniesz, łamiesz ręka podkowy, żyjesz samotnie. Oh,
żyć ze sobą.
zapraszać z Sebonków. Kolejny powiat to powiat krakowski. I tu pierwsze miejsce zajął pan Alfred Biał z OSP Walc. Zapraszam. W powiecie namysłowskim pierwsze miejsce zajął pan Bernard Wąż z OSP Strzelce. Zapraszam. Drugie miejsce w głosowaniu wojewódzkim zajął pan Bogdan Kracz z OSP Rudziczka. Gratuluję. I pierwsze miejsce i tytuł strażaka roku województwa opolskiego dla pana Grzegorza Luterka. Zapraszamy i gratulujemy. W powiecie myskim pierwsze miejsce dla OSP KSRG Niwnica. Zapraszamy. Dla OSP KSRG Mechnica Kamionka. Gratulujemy. I pierwsze miejsce i tytuł Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Roku Województwa Opolskiego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kadłub Wolny. Zapraszamy i gratulujemy. Bardzo dziękuję pani Monice Janoszowi Wójcikowi za dzisiejsze prowadzenie. Proszę nie chowajcie się za mną, dlatego szanowni państwo, wielkie prawa, bo konkursy, rozliczanie, faktury, pilnowanie tego wszystkiego, to jest praca codziennie i przez cały rok. I chciałbym, żebyście wielkimi brawami nagrodzili te osoby, które Dialogi Partnerstwa Obywatelskiego się tym zajmują. Proszę tutaj, polecenie szefa. Proszę dołączyć, panie Janusz, panie Moniko. Proszę jeszcze bardzo. No właśnie. Bardzo dziękuję. Również dołączam się do tych dni. Słuchajcie, kończę. Ale mam nadzieję, że będzie okazja, jakbyśmy my jako marszałkowie w maju odwiedzili was w Stradunii, w Strońcu, w Kadłubie. Oczywiście wszędzie nie będziemy. Proszę wybaczcie. Ale będziemy duchem z wami, a jak się uda, to i też fizycznie, osobiście. Dopełnimy wszelkich starań, aby być w jak największej ilości wspólnie z wami na waszych wyjątkowych imprezach. Proszę przekażcie wszystkim druhnom i druhą strażaką w liczbie 23 866. Dziękuję pani Basiu za te dane, że tyle was jest. Przekażcie te wszystkie życzenia do takiej ilości osób. Do zobaczenia za rok, a za 10 minut przy stołach. Dziękuję bardzo. Cały czas.